Witam wszystkich w trzeciej części filmu opowiadającego historię walk niemiecko-radzieckich w rejonie Prudnika wiosną 1945 roku. Dzisiaj postaram się przybliżyć historię walk o rejon Szybowic i Wieszyce. Ostatni odcinek walk na terenie gminy Prudnik, którego jeszcze nie omówiłem. Zanim przejdziemy do podsumowania tych walk i do tej części terenowej, której pokażę miejsca tych walk na żywo, łącznie z historiami pojedynczych żołnierzy. No więc wypadałoby najpierw powiedzieć, jakie było znaczenie Szybowic, całej wsi, dla działań w rejonie. Szybowice to długa, licząca 7,5 km wieś, ulicówka położona między Prudnikiem a Głuchołazami, stanowiąca punkt wypadowy na oba te miasta. Głuchołazy do końca wojny pozostają pod kontrolą niemiecką, a Prudnik pod kontrolą radziecką. Więc Szybowice naturalnie staną się rejonem walk między Niemcami a Rosjanami, ponieważ dla Niemców to byłby punkt wypadowy na Prudnik, dla Rosjan wypadowy na Głuchołazy. Szybowice pozostawały nieobsadzone do 18 marca 1945 roku. Do tego czasu padły już Rudziczka, Niemcłowice i Prudnik i trwały walki wzdłuż drogi krajowej Prudnik-Nysa. Obsadzały te wsie jednostki 61. Gwardyjskiej Brygady Pancernej, która broniła się przed uderzeniami niemieckich jednostek, które usiłowały wyrwać się tamtędy z okrążenia. Dowództwo 4. Armii Pancernej jednak dostrzegło znaczenie Szybowic w całych tych działaniach jako punktu wypadowego między Głuchołazami a Prudnikiem i wysłali tam następną jednostkę, która przedarła się przez Nysę Głodzką razem z 61. Gwardyjską Brygadę Pancerną. To była 93. Samodzielna Brygada Pancerna pułkownika Seliwańczyka, która dostała zadanie uderzyć na Szybowice, opanować wieś i przetrzymywać tam uderzenia niemieckich jednostek próbujących wyrwać się z okrążenia. No i pojechali. Wjechali do Szybowic od dwóch stron. Od strony skrzyżowania z drogą na Mieszkowice, od strony Mieszkowic i od strony Włóczna, czyli wschodniego skraju Szybowic, od strony Niemysłowic. Wjeżdżając do wsi zastali ją prawie że pustą, to znaczy zależnie od części Szybowic różne były losy ludności cywilnej. We Włócznie ludzie na szybko spakowali się i uciekli w stronę granicy czeskiej, jak tylko usłyszeli wybuchy, wystrzały ze strony Rudziczki Niemysłowic. W centralnej części Szybowic po prostu powpadali niemieccy żołnierze do domów, pobrali kogo się dało do Volkssturmu i próbowali z tego sformować jakąś jednostkę do obrony wsi, reszcie kazali uciekać. W zachodniej części Szybowic po prostu nadszedł rozkaz o ewakuacji i ludzie kilkanaście godzin przed wkroczeniem oddziałów radzieckich spakowali się na jakieś furmanki i inne takie rzeczy i po prostu uciekli. Tak więc walka, która miała miejsce po południu 18 marca i nocą z 18 na 19 marca 1945 roku o Szybowice, odbywała się na takiej zasadzie, że jechała przez Szybowice kolumna radzieckich T-34, które przyjechały właśnie opanować miejscowość i obsadzić wyjazdy z miejscowości, żeby ostrzeliwać niemieckie oddziały próbujące uciekać z okrążenia. Te, które dały radę uciec przez Rudziczkę, Niemysłowice, przez pola, musiały przebić się też przez rejon Szybowic. Natomiast Niemcy chowali się po domach, za domami, w krzakach i w takich miejscach i urządzali zasadzki. Jak podjeżdżały radzieckie T-34, wyskakiwali, strzelali z panzerfaustów, ostrzeliwali radzieckich żołnierzy i w ten sposób doszło do kilku przypadków wymiany ognia w kilku częściach Szybowic. Głównie w centralnej części Szybowic między Włócznem a rejonem dwóch kościołów, wtedy jeszcze dwóch kościołów w Szybowicach, bo był ewangelicki i katolicki. Natomiast zachodnia część Szybowic pozostawała nieobsadzona jeszcze przez kilkanaście godzin. Potem wjechały tam radzieckie T-34 obsadzić zachodni skraj Szybowic i tam będą trwały najcięższe walki, dlatego że Niemcy obsadzili miejscowości Nowy Las i Harbielin na zachód od Szybowic. Te wsie leżą prostopadle do Szybowic, formując naturalną linię obrony. Niemcy też obsadzili strategiczny punkt, wzniesienie 320,4, małe wzniesienie między Szybowicami a Nowym Lasem, z którego będą prowadzić ogień na Szybowice. Radzieccy czołgiści natomiast po opanowaniu samych Szybowic pojechali dalej, na Wierzbiec. I w Wierzbcu też będzie się toczyć ciężka walka,
z dość licznym oddziałem folksturmu, który został sformowany w Wierzcu i przeznaczony do obrony miejscowości. Ostatecznie po kilku godzinach udało się radzieckim oddziałom oczyścić Wierzbiec z oddziałów niemieckich, głównie z folksturmu, i przejść do uderzenia dalej przez Harbielin na Głuchołazy. Ale jak dotarli do Harbielina, zdołali już wedrzeć się do Harbielina, to dotarł do nich rozkaz o tym, żeby się wycofać na Szybowice i Wierzbiec i rozpocząć obronę tych dwóch miejscowości. One jeszcze do końca nie były zabezpieczone, a nie mieli wsparcia piechoty, która by mogła to zadanie wykonać. W ten sposób radzieckie oddziały wycofały się na linię Szybowice-Wierzbiec, okopali się pod obiema miejscowościami i przygotowali się do tego, aby likwidować grupy niemieckich żołnierzy, które usiłowały przedrzeć się przez Szybowice do Głuchołaz do siebie z okrążenia opolskiego. Dziennik 93. Samodzielnej Brygady Pancernej daje nam taki komunikat na temat tamtych walk. Metodycznym ogniem artylerii przy nieustannej obserwacji działań przeciwnika jednostki brygady nie dały przeciwnikowi wyjść na główną szosę, w rezultacie czego przeciwnik wycofał się drogami gruntowymi, które pozostawały pod ogniem rakiet, czołgów i artylerii. Niemcy natomiast wiedzieli, jakie znaczenie ma rejon Szybowic i podciągali rezerwy. Podciągnęli dywizję pancerno-spadochronową Hermann Göring do Nowego Lasu, która miała za zadanie uderzyć na Szybowice na następny dzień, 20 marca. Oddziały niemieckie operujące w rejonie Łąki Prudnickiej podeszły pod Włóczno z drugiej strony, oddziały wycofujące się z okrążenia podchodziły od strony północnej, więc 93. Brygada ostatecznie znalazła się w okrążeniu w rejonie Szybowic i Wierzbca. Z dziennika 93. Brygady. Od godziny 20 przeciwnik z metodyczną konsekwencją zaczął przeprowadzanie jednego kontrataku za drugim przy wsparciu artylerii, moździerzy i czołgów. Przez całą noc słyszalne były krzyki atakujących Niemców, wściekła strzelanina i wybuchy. Przeciwnik, nie licząc się ze stratami, kontynuował uderzenie na rejon działań brygady. Cały skład osobowy, który tylko mógł użyć broni, okopał się na skraju Szybowic i Wierzbca i wszyscy odpierali kontrataki przeciwnika. Dowódca brygady nakazał walczyć do ostatniego naboju. O 22.30 w rejonie linii kolejowej pod Szybowicami słyszalny był gwizd parowozu. Na rozkaz majora Szubina starszy technik lejtnant Borisow rozkręcił podkłady kolejowe w trzech miejscach. Jeden z żołnierzy radzieckich należących do 93. Samodzielnej Brygady Pancernej, który bronił Wierzbca, wspominał później. Zdobycie dużej wsi Schnellewalde, czyli Szybowic, pozbawiło hitlerowców okrążonych pod Opolem możliwości wyjścia na szosę na Ziegenhals, czyli na Głuchołaz. Dlatego tamtego dnia przeprowadzili mocny kontratak i wdarli się do wsi. W pułapce znalazł się oddział pułkowych strzelców maszynowych na czele ze starszyną Jakowem Bołotnikowym. Ale zanim nadeszła pomoc, żołnierze zdołali przetrzymać Niemców w zdobytej szkole. W bój weszły rezerwowa trzecia kompania starszego lejtnanta Walentina Bibikowa i czwarta Iwana Kotielnikowa. Przeciwnikowi nie zostało nic innego, jak wycofać się ze wsi. Po zdobyciu Schnellewalde nasze postępy zwolniły i 20 marca rozpoczęliśmy obronę okrężną Wackenau, czyli Wierzbca. Sytuacja się skomplikowała. Ze wschodu i północnego wschodu podchodziły wojska ze składu polskiego zgrupowania przeciwnika. Hitlerowcy rzucali się na nas, starając się wyrwać z okrążenia. Zrozumiawszy daremność tych prób, zaczęli atakować kolumny naszych tyłów, uzależnione od dróg i ciągnące się kilometrami. Miejscami więc dochodziło do ciężkich starć. Na tyle ciężkich, że dowództwo musiało wysyłać tam bojowe jednostki. Usiłując odbić Wackenau, przeciwnik dwoma batalionami piechoty wspieranymi działami szturmowymi już w pierwszą noc naszego pobytu we wsi przeprowadził 5 kontrataków. To była chyba najbardziej niespokojna noc w mojej pamięci. Razem z kontratakującymi żołnierzami podstępnie działało wielu przyczajonych folksturmowców zrekrutowanych wśród miejscowej ludności. To byli albo zniedołężniali starcy i inwalidzi wojenni, albo zieloni młodzieńcy, na wskroś przesiąknięci duchem faszyzmu. Jeszcze przed zmrokiem wypatrzyli pozycję dosłownie każdego naszego czołgu, co w ich rodzinnej wsi nie stanowiło dla nich problemu. Pamiętam, jak nasza dziesiątka ulokowała się w szkole na skraju wsi. W jednej z klas ulokował się dowódca pułku. Za ceglaną ścianą przyszkolnego podwórka były duże ogrody. Na prawo od nas znajdowały się pozycje ogniowe dywizjonu artylerii rakietowej, a niedaleko od nich skład amunicji. Pamiętam też, że w niektórych klasach wisiały plakaty zatytułowane Dojście Adolfa Hitlera do władzy i hasła wzywające uczniów do obrony Waterlandu. Tutaj, jak i w wielu innych miejscach, dało się odczuć, że nawet stojąc na skraju przepaści, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że nic już nie uratuje Rzeszy od upadku, faszystowscy fanatycy rzucali na pewną śmierć starców i podrostków. Obwieszeni bronią folksturmowcy wyszli o północy, równocześnie z pierwszym kontratakiem swoich żołnierzy.
Na krótko przed nim ostrzelali nasze czołgi z panzerfaustów. Udało im się podpalić skład amunicji. Zabawnie było patrzeć, jak rakiety najpierw pełzały po ziemi, a potem wzlatywały w powietrze. Ale nam nie było do śmiechu, bo te rakiety pełzały i wzlatywały w nieprzewidywalnych kierunkach. Wtedy zaczął się ostrzał artyleryjski. Wkrótce ze wszystkich stron leciały granaty. W miejscu, w którym wczoraj stał nasz czołg, pocisk kumulacyjny przebił ścianę szkoły. Dobrze, że wieczorem przemieściliśmy ten czołg za bramę i ustawiliśmy w miejscu, z którego wygodnie było manewrować i prowadzić ogień. Niespodziewanym połączonym atakiem przeciwnik liczył na zasianie wśród nas paniki, ale nie udało mu się. Zaterkotały automaty i pokładowe karabiny maszynowe. W stronę wroga poleciały granaty i pociski. Napastnicy spotkali się z silnym oporem. Wielu folksturmowców zostało zabitych. Pozostali rozbiegali się po wsi. Wszystkie kontrataki odbiliśmy, zadając hitlerowcom duże straty. Rano na podwórkach i na drogach leżało przynajmniej 150 wrogich trupów, a około 1,5 km od nas trzy działa szturmowe zniszczone przez załogi lejtnantów Georgija Wołkowa, Gerasima Markowa i Siergieja Kirjanowa. Należałoby tutaj jeszcze zaznaczyć, co to znaczy folksturm. Folksturm został powołany do życia dekretem Hitlera we wrześniu 1944 roku. To było już powoływanie ludzi, którzy kompletnie nie nadawali się wcześniej do służby wojskowej, a teraz byli powoływani, bo potrzebowali już Niemcy każdego człowieka, który tylko potrafił utrzymać w ręce albo karabin, albo panzerfausta. Więc w praktyce taki folksturmowiec to jest po prostu cywil, który dostał na ramię opaskę z napisem Deutscher Volkssturm Wehrmacht, dostał do ręki w najlepszym wypadku karabin Mausera, czyli standardowy karabin niemiecki, a w większości wypadków albo przestarzałą broń z I wojny światowej, albo już w ogóle najczęściej panzerfausta, czyli jednorazowego użytku granatnik przeciwpancerny niemieckiej produkcji, co było w sumie w praktyce tylko pokazaniem tego, w jakiej sytuacji byli już wtedy Niemcy. To byli ludzie praktycznie tak samo jednorazowego użytku jak ten Panzerfaust. Niemcy nie liczyli na to, że oni przeżyją, Niemcy nie liczyli na to, że oni będą długotrwale walczyć. To chodziło o to, żeby postawić człowieka naprzeciwko Rosjan, żeby był jakiś opór. Całość, nawet w porównaniu do Rosjan, którzy też byli różnorako umundurowani, to chociaż Rosjanie byli w całości umundurowani, albo do początku kwietnia 1945 roku ubrani w grube płaszcze zwane szynelami, albo kurtkę watowaną zwaną tyłogryjką, a po 4 kwietnia 1945 roku w letnie mundury zwane gimnastiorkami. Tymczasem dalej trwały walki o same Szybowice. Na zachodnim skraju Szybowic w dalszym ciągu trwały walki. Niemieccy żołnierze przeprowadzali cały czas kontrataki na zachodni skraj Szybowic. 21 marca 1945 roku przeprowadzali je średnio co 2 godziny. I to dość dużymi siłami, liczącymi po kilkaset żołnierzy. Większość z nich ginęła od ognia radzieckich czołgów, ale to dopiero w momencie, w którym podciągnęli tam następną jednostkę. Ta pierwsza, która tam dotarła, zbytnio się nie spisała. Dlaczego? Możemy się tego dowiedzieć ze wspomnień Michała Morza-Kęcińskiego, który, przypominam, ukrywał się przed nazistami w jednym z gospodarstw w zachodniej części Szybowic, dokładnie w miejscu, gdzie stoi dzisiaj dom numer 23, ale dzisiejszy dom to nie jest ten, w którym Kęciński się ukrywał. Dom, w którym ukrywał się Kęciński, spłonął w marcu 1945 roku. Ledwo świtało, kiedy obudziły mnie wybuchy i głośna strzelanina. Na wpół zaspany odsuwam okiennicę i widzę strzelających niemieckich żołnierzy, którzy w szybkim tempie zbliżają się do mojego domu. Coraz wyraźniej słyszę niemieckie rozkazy, które kojarzą mi się z mordami i skrajnym barbarzyństwem. Widzę, jak ci żołnierze strzelają do leżących po kotem pijanych i zaspanych rosyjskich czołgistów. Niemal bez oporu zdobywają czołgi i połowę Schnellewalde. Wokół domu widzę niezliczoną ilość zabitych żołnierzy w radzieckich mundurach. Niemcom bardziej pomogła pozostawiona we wsi zapewne celowo w dużych ilościach wódka niż ich męstwo i uzbrojenie. Dla mnie jakby cała epoka cofnęła się wstecz. Szybko zbiegłem do piwnicznych pomieszczeń, aby nie być trafionym przez przelatujące przez okno kule.
Ostatecznie niekompetencja radzieckich żołnierzy została poprawiona przez ich artylerię. Rosjanie podciągnęli pod Szybowice 312 gwardyjski pułk młodzieży uzbrojony w katiusze i postawili katiusze na skraju wioski od drugiej strony i wystrzelili kilkaset rakiet w kierunku zachodniego skraju Szybowic i w pola w tamtej rejonie. Rozległ się więc charakterystyczny huk radzieckich katiusz, który powodował u Niemców zawsze panikę. Przez to katiusze były nazywane przez Niemców organami stali. Chęciński wspomina. Niemieccy żołnierze jakby oddalili się od mojej chaty, ale nadal słyszę, jak wokół strzelają. Nagle gdzieś blisko rozległ się potężny wybuch. Czuję silny swąd. Mój dom zaczął się palić. Nie chcę zginąć w ogniu. Od czasu, kiedy oni, czyli Niemcy, żywcem wrzucali ludzi do ognia, ten rodzaj śmierci wydawał mi się szczególnie bolesny. Niech mnie lepiej zastrzelą, myślę. Zdecydowany na wszystko otworzyłem drzwi i wybiegłem na podwórze. Nie wiadomo skąd podbiegli do mnie dwaj niemieccy żołnierze. Ende hoch, wer bist du? Ręce do góry, ktoś ty taki? Woła jeden z nich, przystawiając mi broń do piersi. Podnoszę ręce do góry i mówię łamaną niemczyzną, że pracowałem u gospodarza i zostawiono mnie, żebym opiekował się żywym inwentarzem. Żołnierz prawie mnie nie słucha. Drugi stoi przy rogu stodoły i ostrzeliwuje kogoś czy coś. Na chwilę przerywa strzelanie i pyta, kim jestem. Ten mu odpowiada, nikt, absolutnie nikt. Jakiś facet, co tu pracował, ale nie wiem, to. Rozwal to, woła drugi. Zaraz go załatwię, mówi mój kat i prowadzi mnie pod ścianę stodoły. Głupio mi, ale idę spokojnie na spotkanie śmierci. Nareszcie będzie koniec tych mąk. Nareszcie. Nagle jak spod ziemi wyrasta inny żołnierz i przynosi tym moim niedoszłym oprawcom jakiś rozkaz, zapewne od ich dowódców. Pyta mojego konwojenta, kim jestem i dokąd mnie prowadzi. Kiedy ten mu wyjaśnił, ofuknął go. Ty idioto, chcesz rozwalić kogoś, kto ma informacje o Rosjanach, którzy byli w tej wsi? Daj go do mnie, zabiorę go do sztabu. Chęciński został ewakuowany przez niemieckich żołnierzy do Hajduk Gnyski, gdzie po dwóch dniach podejmie po raz kolejny próbę przedarcia się do Rosjan, a ostatecznie wstąpi do Armii Czerwonej. Zainteresowanych jego pełną historią odsyłam do jego książki pod tytułem 11 przykazanie nie zapomnij, wydanej w 2004 roku. Ostatecznie zachodnią część Szybowic Rosjanie odbiją po bardzo ciężkich walkach 22 marca 1945 roku siłami dopiero przybyłej jednostki piechoty w miejsce pancerniaków 245. Dywizji Strzeleckiej. Ona przejmuje Szybowice i Wierzbiec. Jeden z jej pułków, 898, zostaje wyposażony w wyposażenie szturmowe jednostek radzieckich, stalowe pancerze, mundury maskujące, hełmy i tak dalej. I wydzielonymi grupami szturmowymi odbijają zachodnie Szybowice dom po domu. W wyniku tych walk zniszczona zostaje znaczna część zabudowy tamtej części wsi. Do dzisiaj jak się przejeżdża przez zachodnią część Szybowic, to widać po pierwsze, że zabudowa jest luźniejsza, a po drugie, co jakiś czas są widoczne jeszcze gołe ściany budynków zniszczonych w 1945 roku albo ich fundamenty. Niemcy natomiast przyszykowali się do następnego kontruderzenia. 23 marca 1945 roku uderzają siłami przynajmniej dwóch pułków według szacunków radzieckich i odbijają Wierzbiec. Rosjanie przez następne kilka dni będą cały czas próbowali odzyskać Wierzbiec bezskutecznie. Natomiast 24 marca nastąpiły dwa duże uderzenia radzieckie na zachód. Rosjanie szturmem wzięli wzgórze 320,4 między Szybowicami a Nowym Lasem, a reszta oddziału 245 Dywizji wdarła się do Harbielina, rozpoczynając walkę uliczną, która trwała do 25 marca, kiedy Niemcy silnym kontruderzeniem wyparli ich z Harbielina z powrotem na pola pod Szybowicami. Następnym ruchem większym, bo i tak każdego dnia oni się ostrzeliwują, czy to z artylerii, czy to z karabinów maszynowych i tak dalej. Następny ruch następuje w Wierzbcu. O świcie 28 marca połączone oddziały 203 i 904 Pułku Strzeleckiego szturmem wzięły Wierzbiec. Skończyły się za to kontrataki niemieckie od strony Lasu Lipowskiego na północny zachód od Szybowic. Las Lipowski został zdobyty po intensywnym przygotowaniu artyleryjskim 23 marca rano.
Ostatecznie linia frontu stabilizuje się na polach między Szybowicami, Harbielinem i Wieszcem. Wierzbiec i Szybowice po stronie radzieckiej, Harbielin i Nowy Las po stronie niemieckiej. Rosjanie okopują się na wzgórzu 320,4 i od niego biegnie okop w kierunku nieistniejącej już częściowo drogi polnej łączącej zachodni kraj, skraj Szybowic z Wieszcem. I ta linia okopów dociera do Wieszca, Wierzbiec pozostaje po stronie radzieckiej i okop idzie dalej w kierunku Moszczanki. Co się działo w Moszczance, już mówiłem w poprzednim filmie. W ten sposób sytuacja po 31 marca 1941 roku stopniowo się uspokaja. 4 kwietnia 245 dywizja zostaje przeniesiona na północ od Nysy, a Szybowice obsadza 135 dywizja. Ona potem 12 kwietnia zostaje przeniesiona do Wrocławia, to wtedy zajmuje ten odcinek 92 dywizja. Następuje rozluźnienie na linii frontu i tak to będzie wyglądało w kwietniu 1945 roku. No więc tak wyglądały walki w rejonie Szybowic. W następnym filmie dokonam podsumowania walk w rejonie Prudnika. Powiem, co się działo jeszcze w kwietniu, bo linia frontu będzie w rejonie Prudnika aż do maja 1945 roku. Powiem co nieco także o mało poruszonej kwestii w okolicy wciąż licznych radzieckich mogił i nie tylko. Radzieckie to tylko mi są znane z dokumentów. Ale o tym w następnym filmie.